Cześć, tutaj Chyża z warszawskiej grupy Lucamaro. Dzisiaj rozmawiam z Lokiem, raperem. Siemaneczko. Muszę przyznać Państwu, że miałam okazję słuchać Lokiego na żywo, będąc u siebie w domu, któregoś dnia mnie odwiedził i leciała w tle jego muzyka. On mi śpiewał, ja byłam zauroczona, byłam pod wrażeniem i mówię, kurde, chcę z tym chłopakiem pogadać. Powiedz mi, bo masz bardzo ciekawą urodę, cholernie mnie to interesuje, skąd się to wzięło u Ciebie? To taka ciekawa historia jest, bo mój tata jest z Algierii, poznał się z moją mamą w Paryżu, więc tak powstałem. A generalnie jestem ze Szczecina. Tak jak wcześniej rozmawialiśmy, twierdzisz, że jesteś obywatelem jakby całego kraju, nie czujesz się jakby związany z żadnym tak mentalnie miejscem? Nie, mieszkałem w różnych miastach w Polsce i tak też utożsamiam się raczej w ogóle ze światem, także jakby... Bardzo fajne podejście. Trzeba być otwartym na wszelkie możliwości. Twoja muzyka porusza naprawdę ciekawe tematy, jak na przykład bezdomność i takie rzeczy, które są dosyć bolesne. Skąd bierzesz pomysły na teksty i w jakim czasie je piszesz? A czy jeśli chodzi o teksty, to generalnie jest w dużej mierze autopsja, też korzystam jakby z inspiracji osób, które mnie otaczają i rzeczy, które widzę. No wszystko tak naprawdę jest truskulowe, więc piszę o tym, co sam przeżyłem, co mnie dotknęło i tak dalej. Jeśli chodzi o teksty, no to piszę od 5 do 15 minut tak naprawdę, czasem może godzina, dwie. No to tak generalnie to jest pod wpływem chwili raczej pisane, no i też nie poświęcam dużo czasu, żeby upiększać tą muzykę tak naprawdę. Też jestem tego zdania, że dobry tekst na dany moment, sama wiem z doświadczenia, jest dobry tak, jak musi być w danym momencie. Te dyski też są dosyć ciekawe, w bardzo fajnych klimatycznych miejscach. Czy też wszystko na terenie Warszawy kręcone? W tym momencie tak, w tym momencie kręcimy na terenie Warszawy, ze względu na to, że tutaj mamy ekipę i jesteśmy jakby stąd w tym momencie, aczkolwiek będziemy się rozszerzać, jeśli chodzi o wideorealizację i też o swoją muzykę, bo na tym mi też zależy, żeby to było w różnych miejscach i żeby pokazać też Polskę. Gdzie do tej pory się promujesz? Jakieś kanały, portale, media społecznościowe? Gdzie Cię mogą nasi słuchacze znaleźć? No, na pewno przez naszą wytwórnię Hololabel, tam jakby widnieje na YouTubie, na Facebooku, tak naprawdę prywatnych kanałów nie mam, raczej funkcjonuje tylko przez nasz brand. I tak jeszcze wracając do teledysków, mówiłeś, że wcześniej jak rozmawialiśmy, że one są w bardzo krótkim czasie kręcone. Czy to jest rzeczywiście możliwe, żeby tak krótko, szybko to wszystko zrobić i żeby puścić świat? No generalnie ostatnie trzy teledyski, czyli te pierwsze, nagraliśmy w 3 dni. No były na Facebooku, na YouTubie w ciągu 2 tygodni, więc myślę, że tak, no szybka realizacja i dajemy to w świat po prostu. Chcę Cię zapytać teraz o Hololabel. Co to takiego jest w ogóle? Hololabel to taka nowo powstała wytwórnia muzyczna. Zajmujemy się generalnie wydawaniem muzyki, robimy teledyski, robimy grafiki, strony internetowe, sesje zdjęciowe, promujemy trzeźwą muzykę, bo też jakby takie są zamierzenia tej marki. Nie robimy muzyki o cipkach, hajsie i narkotykach, co jest niestety w teraz rap kulturze bardzo popularne. No i tak naprawdę zajmujemy się osobami, które są z nami już w tym momencie i osobami, które do nas przychodzą ewentualnie, także staramy się po prostu dawać przekaz, który może coś zmienić. Czyli tak naprawdę osoba z ulicy, która chciałaby rozpocząć swoją przygodę z rapem, może do Was przyjść i zacząć współpracę? Tak, może do nas przyjść, nie ma za współpracę żadnych opłat, tak naprawdę wystarczy, żeby przekaz był wartościowy i żeby osoba miała coś w głowie i tak naprawdę możemy współpracować. No to bardzo mnie to cieszy, bo szczerze mówiąc teraz to, co się słyszy, muzykę, to jest, co drugie słowo jest przekleństwo, ja osobiście sama tego bardzo nie lubię, a tutaj słysząc wasze teksty i oglądając wasze klipy, no to jest naprawdę fajna, fajna rzecz. No niestety teraz jest tak, że i przemoc jest promowana i jakieś niewartościowe przekazy tak naprawdę, które powodują, że nasze społeczeństwo się zatraca. Myślę, że budowanie młodego społeczeństwa jest bardzo ważne, no bo to generalnie ono będzie potem wybierało i będzie decydowało o ważnych rzeczach, dlatego też jakby przekaz, który my dajemy i zaszczepiamy w młodych ludziach, no jest całkowicie inny niż to, co jest teraz. Tym bardziej. Czasy są jakie są, jest z dnia na dzień czasami nawet coraz gorzej, a fajnie, że właśnie dzięki muzyce możemy pokazać, że jest inne wyjście tak naprawdę z tych wszystkich sytuacji. No to co, moi drodzy, troszeczkę się dowiedzieliśmy o naszym Lokim. My oczywiście zachęcamy do odsłuchu, do obserwowania, do lajkowania i tych innych rzeczy na wszystkich mediach społecznościowych.
Tak jest, wbijajcie na kanał Hololabel, Instagram, YouTube, Facebook, stronę internetową Luka Maro, gdzie będziecie mogli zobaczyć więcej. I dzięki. Elo. My też się bardzo dziękujemy w tym bardzo fajnym, klimatycznym miejscu. Do zobaczenia.